Witam, zapraszam na kolejną edycję Wiecznie Zielonego. Jak widać, Wiecznie Zielone zmieniło swoją scenografię, jest trochę inaczej, bardziej kolorowo, ładniej. Mamy nowych zawodników, zmieniliśmy również nieco zasady naszej zabawy, ale myślę, że będzie to z korzyścią dla wszystkich, i dla zawodników, i dla Państwa, wszyscy będziemy się bawili. Mam jak zwykle trzech zawodników. Drodzy Panowie, czas poznać naszych uczestników. Nazywam się Piotr Walędzik, jestem z Warszawy, pracuję jako stolarz. Jaka muzyka Pana bawi najbardziej? Najbardziej. Rock. Rock, dobrze. Drugi zawodnik? Robert Czagowiec, jestem z Warszawy. A muzyka? Muzyka lekka, łatwa i przyjemna, taka, przy której można odpocząć, trochę muzyki tanecznej. Zobaczymy, jakie będą pytania. Wszystkim życzę powodzenia. Jeszcze trzeci pan. Andrzej Ignyś, jestem z Warszawy, pracuję w firmie budowlanej Euromirex. Zajmuję się reklamą w firmie. A słucha pan? A słucha muzyki lat 60. dobrej muzyki. Myślę, że wszystkie pytania dotyczą tylko dobrej muzyki. Panowie, trzymam kciuki zaciśnięte. Zaczynamy zabawę. Pytania z kompaktu i z wideo. Panowie zgadujecie, sygnalizujecie chęć odpowiadania, a najpierw komputer powie, za ile będzie. O, komputer jest bardzo szczodry, 1,5 miliona stawki. Drodzy panowie, pierwsze pytanie jest to pytanie z wideo, a więc patrzymy. Zgłosił się pan Robert. Teraz pytanie za 1,5 miliona. Oczywiście to była grupa Uriah Heep, to nie ma wątpliwości. Pytanie byłoby zbyt proste. Ten zespół wystąpił ostatniego lata na stadionie w Warszawie, ale 3 lata wcześniej był gwiazdą innego festiwalu w Polsce. Na jakim festiwalu w Polsce był zespół Uriah Heep? To było związane coś z muzyką jazzową, dobrze, o ile pamiętam. Ciepło, ciepło, ale teraz w Poznaniu. Już gorzej, ale chodzi nam o nazwę, więc jeszcze jest szansa. Jazz Jambory? Niestety, coś, przykro coś mi, muszę pana wyeliminować. Powiem. Nie, kto z panów chce się zgłosić do odpowiedzi na to pytanie? Pan Piotr albo pan Andrzej? Nie ma chętnych? Panowie, jestem wami zawiedziony, oficjalnie to mówię, jestem zawiedziony taką postawą. Chodzi o festiwal Jazz nad Odrą. Niestety nie możemy tego zaliczyć. Drugie pytanie będzie pytaniem z kompaktu. Panowie, z Falstart. Niedobrze się zaczęło, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Rozluźnieni jesteśmy, gotowi, no bo słuchamy kompaktu. Panie Andrzeju, pytanie jest bardzo proste, za 1 000 000 zł. Kompozytorem tego utworu jest Kubańczyk, Tito Puente. To oczywiście chodzi o piosenkę Oje Komowa, nie ma problemu. Tak. Ale proszę powiedzieć, kto wylansował ten utwór, też wiemy. To był tak. Carlos Santana. Tak. Jakiego pochodzenia jest Carlos Santana? Meksykaninem. Bardzo dobrze, wytrzymał pan nas wszystkich. 1 000 000 dla pana Andrzeja, gratuluję. Czyli zaczęliśmy już wreszcie rozdawanie naszych pieniędzy. Czas na kolejne pytanie z wideo, tylko zobaczymy, za ile to będzie. Za 300 tysięcy, proszę bardzo. Zgłosił się pan Andrzej po raz drugi. Za 300 tysięcy to jest dosyć prosta sprawa. Wiadomo, że oglądaliśmy grupę Black Sabbath. To był słynny Paranoid i grupa Black Sabbath z Ozzy Osbornem. Proszę mi powiedzieć, kto inny śpiewał jeszcze w tym zespole? Chociaż jedno nazwisko innego wokalisty. I było paru, także to jest bardzo proste pytanie. Akurat to jest nie mój styl muzyki, ale teraz... No to jest muzyka lat 60. To są tytani lat 60. 300 tysięcy dla pana. Bardzo znany wokalista. Ostatnio znowu wrócił do tego zespołu. Nie?
Niestety nie uda się odpowiedzieć. Przykro mi bardzo. Któryś z panów zgłasza się do odpowiedzi na to pytanie? Panowie, nie patrzcie tak smutno, to jest zabawa, wy jesteście tacy przerażeni. Zabawa, ale ja nie wiem. Nie wiecie, bo to jak panowie. Jestem po raz drugi zawiedziony, to już jest drugie upomnienie, tak jak w boksie. Tak. Trzecie to będzie wyeliminowanie. Drodzy panowie, między innymi Ronnie James Dio, który wrócił do tego zespołu, był Tony Martin, no paru wokalistów. Nie jestem z was zadowolony, przykro mi bardzo. No nic, ale teraz przejdziemy do kolejnego pytania, zobaczymy za ile. Komputer jest szczodry, 250 tysięcy, za to, że jesteście niegrzeczni, małe pieniądze. I pytanie będzie z kompaktu. Pan Andrzej, za 250 tysięcy słyszeliśmy utwór Burning of the Midnight Lamp, którego kompozytorem był Jimi Hendrix. Śpiewała grupa Living Color, właściwie zaczęła tylko śpiewać. Pytanie jest proste. W jakim mieście urodził się Jimi Hendrix? To jest miasto, które mówi się teraz ciągle, jako że z tego miasta pochodzi masa znanych zespołów. W jakim mieście przyszedł na świat Jimi Hendrix? Los Angeles. No, byłoby dobrze, bo to ładne miasto, ale niestety muszę nie uznać tej odpowiedzi. Panowie, czy ktoś się zgłasza najpierw z panów? Panowie, przecież przeszliście przez eliminację, musicie być dobrze przygotowani. Coś się dzieje, chyba to studio panów Peszy jest tutaj pięknie i patrzycie na dekoracje, zamiast odpowiadać na pytania. Nikt nie odpowie? Czwarte pytanie przechodzi bez echa. Na razie pan Andrzej ma tylko milion złotych. Chodzi o miasto Seattle. Wszystkie zespoły Pearl Jam, Nirvana, to wszystko jest Seattle. Panowie, co się dzieje? Jestem zaniepokojony? Bardzo jestem zaniepokojony. Mam jeszcze tylko jedno pytanie, żeby przejść do drugiego etapu naszej zabawy. Któryś z panów powinien teraz zgadnąć i będzie naszym finalistą. Za 1,5 miliona. Mam nadzieję, że to panów zachęci do myślenia, do koncentracji. I pytanie będzie oczywiście z wideo. Ależ raptownie pan Robert zareagował. Bardzo dobrze, chce pan te 1,5 miliona. Myślę, że dostanie pan, bo nie ma problemu. Pan Andrzej tak już właściwie jest w finale, ma pan milion. Pytanie jest bardzo proste. Założycielem tego zespołu był Irlandczyk brazylijskiego pochodzenia, dlatego ta ciemna karnacja skóry. Chodzi o grupę Thin Lizzy, Boys Are Back in Town. No i bardzo proste pytanie za 1,5 miliona. Z jakiego miasta? Trochę bardziej geograficznie dzisiaj się bawimy niż... Irlandczyk? Tak, to był Irlandczyk. Z jakiego miasta jest ten zespół? Właściwie wszystko pan już wie. Z Dublinu? Pan nie wie, pan zgadł, ale zaliczamy panu 1,5 miliona. Panie Robercie, proszę bardzo, 1,5 miliona na pana koncie. Czyli, że z 5 pytań tylko 2 zyskały dobre odpowiedzi i przechodzą panowie Robert, który zarobił 1,5 miliona i pan Andrzej milion. Niestety, panie Piotrze, bardzo mi przykro, nie pobawiliśmy się dzisiaj zbyt wiele, ale mam nadzieję, że przy następnej okazji. Dziękuję za udział w zabawie. Przed nami finał Wiecznie Zielonego. Oczywiście zmieniamy wszystko, żeby państwu bardziej dał program się podobał i mamy nowe zasady. Mamy dwóch panów. Pan Robert wygrał 1,5 miliona złotych na razie, pan Andrzej milion. Jak wiadomo, tylko jedna osoba wychodzi z tego programu z pieniędzmi, więc rywalizacja teraz jest jak gladiatorzy, śmierć i życie. I panowie, mamy dwa fragmenty muzyczne. Panowie, licytujecie się tutaj, kto da mniej, jak wiemy, i jeden życiorys bardzo drogi za 1,5 miliona złotych. Kto tutaj wygra, ten wychodzi z pieniędzmi z naszego teleturnieju, z naszej zabawy. Panowie, zaczynamy licytację pierwszego utworu. Mamy 32 nutki, schodzimy w dół. Proszę bardzo, kto da mniej? 30. 22. 22 pan Andrzej. 21. 21. 19. Oczka. 19. 17. 17. To jest bardzo dużo, to jest za dużo. 15. 15. 13. 10. 10? Mamy 10. To jest jeszcze bardzo dużo, możemy ryzykować, panie Robercie. To 9. jest za 750 tysięcy, panowie. Aha. 9. 9. To ja dam 8. 8 mamy pan Andrzeja. Co pan to proszę bardzo. 8, po raz drugi, po raz trzeci, oddał pan właściwie bez walki. Mamy 8 nutek, 8 nuter bardzo znanego utworu. Pana zadaniem jest powiedzenie, jaki to tytuł. Może być polski tytuł, może być angielski i właściwie jeden wykonawca, który rozsławił ten piosenkę. A więc 8 nutek dla pana i 750 tysięcy na pana koncie. I tak dalej, nie mogę dośpiewać, bo wszystko byłoby jasne. Czy wiemy, co to za utwór? To jest taki klasyk muzyki soul bardziej. Piosenka śpiewana przez wielu wykonawców, bardzo znana na dancingach. Każda orkiestra ma to w swojej... Nie? Niestety. Czas minął. Nic z tego. Możemy usłyszeć to z przegrywką wszystko, żeby wyjaśnić, że chodziło o ten utwór na pewno. Czy teraz wiemy, o co chodzi? To
słynne Sokoty Bay. Otis Redinga. Przykro mi bardzo. Dzisiaj panowie jakoś jesteście dla nas bardzo łaskawi. Nie chcecie naszych pieniędzy. Nie wiem, co się stało. A ja za połowę nie mogłem? Nie, już pan nie może za połowę. Nie ma takiej zabawy. Nie. Teraz mamy życiorys, panowie. Myślę, że teraz jest 1,5 miliona do zarobienia. Panowie, zgłaszacie się. Wiecie, jak to robić. I proszę bardzo, za 1,5 miliona czytam pierwsze zdania z życiorysu bardzo znanego kogoś. Ma 41 lat i już jako chłopiec występował w teatrze, widowiskach telewizyjnych, słuchowiskach radiowych. Pokazał się w filmie The Beatles Richarda Lestera. O kogo chodzi? Czy wiecie, panowie, możecie nie wiedzieć i wtedy schodzimy niżej, nie? Nie wiem. To jest początek życiorysu. Teraz za 1 milion. Proszę słuchać dalej. Myślę, że teraz będzie wszystko jasne. Kto wie, ten się zgłasza. Za 1 milion złotych. W połowie lat 70. utworzył jazz-rockowy zespół Brand X, a w latach 80. nagrywał jako solista i uczestniczył w nagraniach takich wykonawców jak Eric Clapton, Robert Plant i Michael Oldfield. Czy wiemy, o kogo chodzi? Za 1 milion. Dalej nie wiem, o kogo chodzi. A więc teraz już wiadomo, że wiadomo, o kogo chodzi. 750 tysięcy. Kto się zgłosi, ten to ma. W jego repertuarze znalazły się stare przeboje w rodzaju You Can't Hurry Love, A Groovy Kind of Love, Tomorrow... Pan Andrzej wie, proszę bardzo. Jest Phil Collins. Oczywiście, 750 tysięcy na pana koncie. Panie Andrzeju, czyli rywalizacja jest coraz ostrzejsza. Pan Robert ma 1,5 miliona, pan 1,750 mln. No i właściwie teraz ta piosenka decyduje o wszystkim. Kto wyjdzie z pieniędzmi? Znowu ta sama zabawa, licytacja, kto da mniej? Proszę bardzo, panowie, mamy 32 nutki. Schodzimy niżej. Proszę. 30. No to jest mało, trzeba niżej. 28. Oj, to jest za mało, musimy bardziej skoczyć. 15. Tak jest, 15 pan Andrzeja. 10. Bardzo dobrze, 10, to jest jeszcze bardzo dużo. A 8. Słusznie, 8. Pan 7. Andrzej musi walczyć. Panie Robercie, 7, pan 7. Musi walczyć, bo inaczej pan przegrywa. 7. No to ja muszę walczyć, 6. Słusznie, 6 jeszcze można walczyć. 6, no to jest sporo. Pa, 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 pa. 5. 5, zaczyna 5. się niebezpiecznie, no ale pan Andrzej, jak pan Robert bierze, to może również przegrać, może, no, może przegrać. Ja muszę walczyć, 4. 4, bardzo piękna postawa. 3, zaczyna się w ogóle bardzo wesoło. Rezygnuję. 3 nutki, panie Robercie, 3 nutki. Ma pan szansę, myślę, że jest szansa, żeby zgadnąć, co to jest. To jest znana piosenka znanego kompozytora, wykonawcy, wokalisty. 3 nutki dla pana Roberta. Trzymam kciuki. To były te 3 nutki. No, a o powtórzenie nie można powtórzyć jeszcze raz? Spróbujmy się bawić, tak, jeszcze spróbujmy raz. Jeszcze raz. To są 3 te same nutki i tak. To nie jest kukułeczka kuka, nie, nie, to nie o to chodzi. A to jest coś nowego? To jest coś starego, musi pan strzelać niestety. Proszę bardzo, czas minie. Strzelamy. Strzelamy. Strzelać nie będę, no nie wiem. Nie wiem, poddaję się, zagrajmy to, wiem. Dobrze? Żeby od razu proszę wiadomo, o co chodzi. Jesteś słoneczkiem, promyczkiem mojego życia. Ale za mało nutek było. 3, tyle pan sobie życzył, bardzo mi przykro. A więc panie Andrzeju, gratuluję. 1,750 mln dla pana. Proszę powiedzieć, na co pan to przeznaczy? A coś kupię chyba sobie, jakąś kasetę. No to co najmniej parę, mam nadzieję. Dziękuję za wspólną zabawę. Dziękuję. Do miłego zobaczenia.